Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Lumencraft. No sobie kontynuujemy tutaj wydobywanie, prawdopodobnie to będzie ostatni odcinek na tej mapie. Zrobię jeszcze troszeczkę porobimy, poodblokowujemy. Prawdopodobnie dzisiaj się uda odblokować chyba całą, tak mi się wydaje, całą technologię. W szczególności, że mamy to wiertło na maksymalnym poziomie, o czym zapomniałem w ostatnich odcinkach. Zresztą tak zauważyłem, nie wiem czy wy to zauważyliście, czy to maksymalne wiertło zostało trochę znerfione, że już nie jest aż tak przekozaczne jak wcześniej. Wcześniej to było tak kozackie to wiertło, że większość potem to było po prostu jak świeże bułeczka. Nie było problemu, żeby gdziekolwiek się przewiercić, a teraz te niektóre wyższe tylowe stanowią takim lekkie wyzwanie. A to może moja... Może jest jakaś tam... Aj, kurde, nie, tutaj się nie kopiemy. Jakaś tam moja wyobraźnia, ale zobaczymy. Kurde, nie po czymś tam kopałem. A mogę? A, dobra, mogę wyjść. Mogę sobie odpalić save'a? Tak, mogę sobie odpalić save'a. No, troszeczkę jeszcze z wami zagadałem i kurde... I no, niestety... Nawet to się mówi... Dałem dupy. To mówię pospolicie. Akurat dużo staty nie ma, bo no, ile to parę sekund wcześniej zacząłem nagrywanie. Zacząłem odcinek, więc no, witamy ponownie. Odejdź, robalu. Tam sobie lecimy. Zapomniałem, że tam jest takie fajne miejsce do wydobywania, ale lepiej je zostawić, żeby robalom się nie zachciało chodzić dalej. No, tak jak mówiłem wcześniej, zobaczymy jak to jeszcze dłużej będzie. Prawdopodobnie jeszcze zrobię może parę odcinków, jak to wygląda na tej mapie z ograniczoną ilością surowców, ale już będę raczej go ostro ciął. Ale tak, zobaczymy. Dlaczego też tak szybko skończy Lumencrafta? Dlatego, że mam jeszcze kilka innych tytułów w głowie. Gier, które bardzo fajnie by się mogło wam oglądać. Trochę może bardziej fabularnych. Jak na razie to Hedron nie jest główną taką grą craftingową, czyli tak zwaną trudną do nagrywania, jak dla mnie. No, pewnie się zastanawiacie, o czym ja mówię gra trudna. No, to jest gra, której trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby coś ciekawego pokazać. Wiadomo, gry fabularne dużo łatwiej jest, dużo lepiej jest nagrywać. Dosyć ciekawie się gra. Jeżeli to jest gra taka jak coś jak Wiedźmin, no to już się tego fajnie nie nagrywa. No, a z racji tego, że jak to się mówi, że będę teraz troszeczkę w domu miał trochę roboty, dlatego będę nagrywał kilka, dzisiaj będę siedział, będę nagrywał kilka odcinków do przodu, bo tak, robię upgrade serwera, mojego domowego serwera, nie serwera do gierki, mojego domowego systemu wymiany plików. Do tej pory miałem go na takim śmiesznym komputerku biurowym, ale ten śmieszny komputerek biurowy już nie daje sobie rady. Już brakuje, raczej może by jeszcze dawał radę, gdyby miał jakieś sloty SATA, że może byłoby dysk podłączyć, ale niestety mój komputerek biurowy takowych nie posiada. Znaczy ja bym odłączył napęd, miałbym jeden wolny slot PCI, czy tam SATA, mógłbym to jakoś porozdzielać, pamiętam jak to tam jest podłączone. No ale jest z tym jeden pewien problem, to ta maszyna nie jest przyszłościowa, nie jest jakoś rozwojowa. Udało mi się kupić za parę złotych stację HPK Z800, czekam aktualnie jak ona mi przyjdzie do domu, 24 giga RAM-u, tam jeden fajny procek, będę musiał drugi taki sam dołożyć, bo na szczęście typu te komputery są tak zaprojektowane, że mają dwa dyski, dwa procesory, które działają wspólnie, więc fajnie to będzie działało. I jeżeli będę robił upgrade'a mojego głównego komputera, prawdopodobnie będę też, już nie będę w tym momencie sprzedawał karty graficzne, tylko po prostu moją aktualnie używaną kartę graficzną przełożę tam tego komputera, żeby go troszeczkę przyspieszyć jeszcze bardziej. To już będzie taki kombajn dla mnie, że tylko będę musiał tak naprawdę myśleć o o dostawianiu dysków. Jak na razie w tym momencie serwer, który wykorzystuję, to jest serwer do backupu danych i ogólnego przetrzymywania większych, bardziej śmieciowych plików.
i takich plików trochę newralgicznych, jak dla mnie, jak na przykład zdjęcia, dokumenty, takie inne, to one nie są u mnie na komputerze ani na laptopie, tylko mam je na serwerze. Dobra, to jest maksimum, co mogę się podkopać. Mam je na serwerze, po to, żeby z każdego urządzenia tak naprawdę był łatwy dostęp i żeby nie zaśmiecać, nie obciążać. Też będę na serwerze stawiał raida małego, aby właśnie te jedne dane były wiecznie kopiowane na drugi dysk. Nie będę tam jakoś szalał, nie wiadomo z iloma dyskami backupowymi. Prawdopodobnie będę miał tylko jeden dysk właśnie, raczej aktualnie mam jeden dysk 4 terabajtowy i do tego dokupię drugi 4 terabajtowy, który będzie robił tylko się backupy bezpieczeństwa na w razie przyszłości. No wiecie, grę jakoś tam zawsze można pobrać, odzyskać, a raczej zdjęć, które się kiedyś narobiło i się robiło przez 15-20 lat, no to już jest raczej rzecz nie do odzyskania i wolałbym tego nie stracić, więc musisz wracać, więc wolę sobie to je zainwestować i ła, jak ja tak. I mieć to bezpieczne, też będę tam, mam parę usług postawionych, jak choćby, co ja tu mam aktualnie postawione? Wiadomo, mam JDownloadera do niektórych rzeczy mam postawione, przynajmniej aktualnie, jeszcze na starym. O, łatwiej zbierać surowce. Tam jeszcze parę innych, jak kopiowanie plików z telefonów, backup, różnego rodzaju backupy, kopiowanie muzyki. To jest dla mnie dosyć ważne, bo bardzo dobrze posiadam muzyki. Inaczej, bardzo dobrze posiadam muzyki na płytach, które sobie troszeczkę lekko nielegalnie ripuję. To nie jest do końca legalne w naszym kraju, ale ja sobie ripuję i trzymam w cyfrowej wersji na telefonie. Po to, aby właśnie pocieśnić się stało. Chociaż dziwo, posiadam jedną płytę w aucie, już od ponad miesiąca ją wożę i dosyć regularnie ją słucham i na razie nie ma ani jednej ryski. To jest dla mnie troszeczkę dziwne, żeby się, kurczę, to pozmieniała się tak technologia a radii samochodowych. Nie wiem, nie znam się na tym, tak naprawdę auto mam od niedawna, a tak to tylko byłem jako pasażer i maruda, więc no ciężko mi się tutaj wypowiadać. Kurde, ile tutaj jeszcze jest? Gdzie by się tu teraz udać? Dobra, tutaj to gryziemy. No, a co do kolejnej serii, jaka będzie tutaj u mnie na kanale, zastanawiałem się coraz bardziej nad grą Little Nightmares. Jest to naprawdę tytuł marat, który się fajnie nagrywa. Gra jest lekko straszna, ale jest zarąbista. To ja przynajmniej jedynka była. Mi się, nie wiem jak wam, ale mi się jedynka strasznie podobała. Strasznie mnie to, może nie to, że rajcowało, bo to jest trochę złe określenie, ale strasznie mi się podobał ten klimat. Ta mroczność tego wszystkiego. Naprawdę bardzo, 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 bardzo miodne. Bardzo fajne. Bardzo miło się to ogrywało, chociaż były takie momenty, gdzie miałem naprawdę ochotę zrzucić pada i to wszystko pierdzielnąć. No dobra, wiem, że fala nadchodzi. Kurde, się ten ekran musi trząść, że mało co widać. Gówno mnie to obchodzi, że ta fala nadchodzi, ja zbieram tutaj, kurczę, fioletowo-różowe, kurczę, kryształki, one są dla mnie bardziej ważniejsze niż fala. Dom dar sobie radę, nawet z dosyć sporą falą w tym momencie. Więc ile to jest fala 13? Co? Fala 13 czy jest 32? Okej, teraz to dopiero zauważyłem. Pokonaj wszystkie fale. Czyżby tutaj... Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Czyżby zrobili tutaj ograniczenie co do fal? Maksymalną ilość, którą można zrobić, a nie jak wcześniej, że się latało nieskończoność i się walczyło. To by miało sens trochę większy, bo wcześniej to dopóki się przetrwało, więc w pewnym momencie, przynajmniej na tej mapie, dopóki się miało ochotę, można było grać. Teraz to tak... nie wiem. Kurde... Odstawcie mi robale. Teraz jeżeli jest tylko 32 fale... Więc może to się szybko skończyć. Ale zobaczymy. Poznamy to. I zobaczymy, jak to będzie dalej. No nie, no zabiły mnie drzwi podczas powrotu. Kurde, widzieliście to? Zarąbały mnie drzwi.
Co za wstyd. Co za wstyd. Jeszcze włócznie przerąbałem. Włócznia. Zapomniałem, Maciej. Tak, lecę, tutaj leciałem, uciekałem. Kurde, żeby mnie tylko drzwi nie zmierzył. I tak miałem w głowie, żeby mnie drzwi nie zmierzył. I kurde, wykrakałem sam sobie. No, trudno. Chociaż tyle, że udało mi się tutaj odzyskiwać te wszystkie minerały. Tu mamy farmę lumenów, dobra, no to niech się ta farma tutaj mi wykraftuje. Jak to idą te badania, dosyć szybko. Będzie można sobie tutaj już powytwarzać. No, jeszcze? Ile jeszcze tych lumenów tutaj będziecie mieć? Co ja chciałem mieć? Ja chciałem mieć na pewno włócznie z powrotem, poproszę. Dobra, no to włócznie bierzemy, ale za to odkładamy to. Co mamy znowu za upgrade? O kurde, nic ciekawego mamy. Że piloty na starcie mogą ten naprawić zerodowany lumen. No, czyli niebieski zmieniają w ten fioletowy. A co nie zmienia faktu, że on tutaj nie występuje, więc... Co jeszcze by tutaj... Co jeszcze ciekawego? Halo? Technologia, o, to jest bardzo fajne, że technologia odświeża się co 5 minut. Wbrew pozorom jest to super użyteczne, w szczególności na późniejszym etapie. No, przyspieszmy sobie tutaj. W późniejszym etapie, kiedy... Tak jak, albo inaczej, tak jak teraz. Nie ma zbyt ciekawego, mamy lumen, możemy sobie stwierdzić, a mam to w dupie, idę kopać. Więc sobie wtedy lecisz, kopiesz, masz to po ważeniu, nakopiesz się, wracasz, patrzysz, tak mniej więcej z 5 minut mija i możesz mieć tutaj z powrotem, możesz mieć coś ciekawego. Więc zawsze to jest jakiś pomysł. Kurde, ja to sobie tam radzę. Tutaj mamy cokolwiek, kurde, już mam wszystkie zagrejdowane wieżyczki. A może coś ciekawego mamy do zbudowania, żeśmy tam nic nie... kałabin się zawsze przyda. Co jeszcze tam mamy ciekawego? Niszczarka, ekspander mocy, farma lumenów, wieża świetlna, to nie chcę. Tu mamy karabin. Spawnujmy sobie, doróbmy sobie tutaj od razu więcej. Ja teraz zrobię wszystkie upgrade'y. Kto bogatemu zabroni? Mamy teraz karabin. Karabin maszynowy. Też jeszcze nie wiem, czy korzystałem z karabinu maszynowego w momencie, w którym on ma wszystkie umiejętności wykupione z przyspieszenie strzelania. Wcześniej go używałem bez tego i on był naprawdę potężny, fajny i miał, było z nim więcej plusów niż minusów. Zabieraliśmy tutaj troszeczkę amunicji. Jeszcze poczekamy, kurczę, tutaj na z 1-2 staki. Teraz zauważyłem taką ciekawostkę, że tutaj jak produkujecie, upgrade'y nie robią się automatycznie, tylko jak widzicie, upgrade'y są skolejkowane. Więc może tutaj ten karabin jeszcze nie ma tych upgrade'ów, tutaj dopiero dotwarza sobie amunicję. Oczywiście zgarnę sobie od razu. I dopiero teraz, dopiero potem będzie wytwarzał upgrade'y, to zobaczymy jak szybko one pójdą. Dosyć szybko one idą, więc raczej... Chwila, moment. O matko. Tego stwora nie pamiętam, tego opancerzonego. Nie wiem jak wy. Ślimaki, robaki to wszyscy kojarzą. Haha, padaj. Padaj, dobra. Możemy polecieć dalej. Zderfili ten karabin. A nasz on był przepotężny. Ja nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że znerfili taką dobrą broń. No nie podoba mi się, ale no, trzeba jakoś z tym żyć. Więc leśmy eksplorować sobie tutaj dalej. Sprawdźmy. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj mamy dosyć sporo żelazinium, ale powinniśmy być niestety zaraz obok komnaty, gdzie będzie chodził ten duży, coś mi się przypomina. Tutaj chyba występują te wielkie gady, ci najwięksi przeciwnicy, co kurde miażdżą wszystko na swojej drodze, których wręcz... nienawidzę, wielkomowa właśnie. Ja im zadaję po dwa obrażenia.
Że miał jeszcze taki kąt, że mógł go atakować. A Dzida? Dzida zadaje mu 20 obrażeń tylko. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra. Idziesz? To chodź. Chodź. Chodź duży. Chodź, chodź duży. Chodź duży. Chodź. Chodź duży. No chodź, chodź. Cip, cip. Cip. Chodź za człowieczkiem. No chodź, no nie wstydź się. Kurde, zaczynam sprintować? No chodź, no nie wstydź się. Moje działka cię chcą poznać. Uuu, i po nim zostają te duże kawałki lumenu. O, teraz mi się podobają, że one przychodzą. Zobaczmy, co tam było po jego, w jego, kurczę, miejscu, gdzie on był. Aj, 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 aj. No jeszcze robali... Ani apteczek, ani nic, chociaż tam była skrzynka. Ale jest to też troszeczkę lumenu. Nie, 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 zostaw, bo już, kurczę, klony mi się kończą. Co? To była skrzynka, ja ją rozwaliłem? Kurde, będę musiał sprawdzić nagranie, bo nie jestem pewien. Wydawało, że była, że to ona była. Co to jest? Shotgun znowu. Ble. Shotgun niedobry. Shotgun jest zbyt amunicjoszerny i zbyt mało wrażenia zadaje. Mam wrażenie, że teraz wszystkie tutaj broni zadają jakieś takie śmiesznie dużo mniejsze obrażenia. Czyli to może być takie moje tylko wyobrażenie, takie, wiecie, jaki efekt placebo. Tak jak się w wielu grach, na przykład ostatnio oglądałem bardzo fajny program, że takie mity w grach, które wierzyliśmy, że na przykład grając w Pokémony, jak masz Pokémona, jak szybko będziesz spamować B, to jest większe prawdopodobieństwo na to, że się Pokémon złapie. I najgorsze jest to, że ja sam to kiedyś wierzyłem, bo kiedyś właśnie znajomy mówi, no trzeba szybko naciskać B i się wtedy złapie, no. Teraz tak człowiek to widzi po latach, że tam jest tylko jedna formuła i to przycisk B nie ma nic do znaczenia. Tak samo było dużo w innych tytułach, że właśnie coś takiego się robiło. Na przykład Legend of Legaia kiedyś wierzyłem, że naciskanie skosu dół do przeciwnika ułatwia blokowanie postacią. Taki niby ukryta opcja blokowania dodatkowego, że można pomóc postaci blokować. Ale to była gra, wiecie, z PlayStation jeszcze jedynki, więc tam to no, mogło być wszystko. Nie, zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Dobra, lecimy tu jakieś... Nie. 17 życia, nie... Mam za mało życia, jestem za młodym klonem, żeby umierać, mam tylko parę minut. No, uff. Żeby mnie teraz... brama? Rycak pełny? To co tam jeszcze włócznia leży? Dobrze, teraz tak, co mam... Tak, wiem, że tam jest pistolet piankowy, tam go specjalnie zostawiłem w tamtym miejscu. Żeby mi nie przeszkadzał. Tu chcę wywalić ciebie. Co tu mamy? Bliżej ciebie, podwaja szybkość regeneracji budynków, to bierzemy. Pistolet na pocie może schłodzić lawą i pozwoli na bezpieczne przejście. O, już jest nowa umiejka, której wcześniej nie było. No, tego na 100% nie było tutaj. Kurwa, sobie tam walczą. Wartość przedmiotu to jest. Trzyma silniejsze światło, by widzieć lepiej w ciemności. Okej. Okay. To jest. A to jest. Aha, to zobacz światło do naszego hipka. No to światło by się przydało. Pamiętam, że kiedyś były te takie badania, ale one odnosiły się do tych wieży świecących tutaj. To sobie zobaczmy. Zaraz to powinno być zrobione, to badanie. Autozapis. I no, faktycznie. To pole widzenia jest dużo większe.
To teraz możesz nosić 50% więcej amunicji, ale wolę, żeby budynki szybciej regenerowały i na tyle możemy sobie pozwolić, że tylko 31 zostało nam. Tylko 31 tutaj. A, jest moja włócznia. Kurze. Czemu jej wcześniej tutaj nie zdobyłem, nie zabrałem. No trudno, dobra, jedną zrecyklingujemy i lecimy dalej zbierać przedmioty. No i mamy kolejny pełny plecak doniesiony tutaj do bazy. Ach, trochę mnie to kosztowało zdrowia. I zdrowia, nie mojego zdrowia, zdrowia mojego bohatera, więc... Nagrodę dorobimy mu dużo amunicji, żeby miał czym strzeloć. Czy mogę go podleczymy? Czy taka stacja leczenia przydałaby się w prawdziwym życiu? Wydłuża czas pomiędzy trzęsieniami ziemi. Może być. To nie jest całe takie złe, wbrew pozorom. A ja ci dlaczego to nie jest takie złe? A bo więcej lumenków można odzyskać. O, twoje zdrowie będzie się odrabiało nawet z czasem. To jest rzecz, którą od dawna poszukiwałem. To w pewnym momencie sprawia, że bardzo rzadko trzeba chodzić tutaj do tego i się regenerować. Oczywiście w przedmiotach zakopanych w pobliżu, nie wiem, czy to już nie mamy. Wiele struktur w samym czasie, to teraz jest w ogóle nam niepotrzebne. Więcej amunicji oczywiście, że poprosimy. To się zawsze przyda. Jedną sztukę lumenu tutaj zmagazynujemy. Trzeba będzie pójść do magazynu obok. Tutaj lumenki się nam... Się kurwa, wykończyliśmy to już wszystkie lumenki? Ile nam zostało na mapie? No, jeszcze mamy sporo mapy do odkrycia, spoko loko. A sobie od razu tutaj odkryjmy mapę. Znaczy mapę, od razu wywołajmy dwie fale, jedną za drugą. 17:32, no to już może zacząć być trochę ciężkie. A zobaczymy, jak sobie tutaj ci nasi rad... Te nasze wieżyczki radzą. Może już pomyślmy o kolejnej fali. Te wieżyczki mają naprawdę daleki zasięg. Mogę sobie tutaj spokojnie wyjść i troszeczkę podrzeźbić tu miejsce pracy. Oła, 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 oła. Dobra, 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 dobra. To nie był za mądry pomysł. Ja pierdzie, ile tego ciuk... Jezus Maria! Ile tego tu jest? Nie, 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 nie. Gdzie ja mam kałabin? Kurde, przechodzą! Halo! Halo, wyżyczki! Kurde, nie mam amunicji! Dawajcie mi amunicję. Kurde, się przekopały, za dużo ich jest. U Jezus, jeszcze jakieś nowe. Latające! O, Matko Święto! O, Matko Święto, żono i kochanko. Dobra. Trzeba chyba zacząć rozstawiać drugą bramę tutaj. Tylko bądź panie mądry, pisz wiersze. Robimy ją jakoś tak. A tutaj będziemy dawać. Jest jeszcze dostępny ten upgrade budowania wielu przedmiotów, wiele budynków. Jest dostępny, ale chyba nie. Mamy lumen. Ile tutaj. No, trochę tego nazbierałem. Mamy zwiększone też. Kolejna rzecz, jaką. Patrzymy, ta trzy ognia. Kolejną rzecz, jaką przynajmniej, która mi się wydaje, to jest. Właśnie to. Że nie pamiętam, co miałem mówić. Nieważne. Dobra. Że zwiększony drop tego wszystkiego. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo kiedyś chyba nie wypadało tego wszystkiego aż tyle. Tutaj zalepimy to pianką. Ja mamy jeszcze 30. Też to wypełnimy pianką. Tutaj też mamy piankę. Więc możemy się zająć dodatkową obroną. Kurde, to jednak tamto to nie był za dobry pomysł. Tu i postaw wiele. Co to jest? RB? Chyba tak, to jest RB. Eee.
Tu tak nas składało tych surowców. Halo? Plecak pełny. Halo? Dlaczego to się nie pobudowało? Dobra, nie musi to być idealnie. To jeszcze podpiłujemy trochę. To jedno. A to drugie. No, powinniśmy mieć całkiem teraz sporo. Dalej plecak pełen. Wiem, że jako pierwszy to jest wykorzystywane z plecaka. I jak to wygląda? No, wygląda to całkiem ładnie. Napniemy tutaj. Przy okazji upgrade'ujemy sobie je. Zwiększa obrażenie, od eksplozji. Kurde, ale one pożerają. Mam ciekawego, mamy karabin. Dobra, no to idziemy dalej zbierać. Udało mi się schować przez następną falą, ale zobaczymy sobie, jak na tej fali dadzą sobie radę wieżyczki. Od razu trochę tutaj użyję moich ciężko zarobionych surowców na upgrade'owanie. Tu ja pierdziel, Jezus, ale to jakie kurde pogrom tutaj. No nie powiem, granaty dają radę. Nie mogę już bardziej ten, ale zaraz tutaj przejdą. Ja mam pistolet, ja mam jakieś narzędzia naprawcze. Chyba brama, panie. Gdzie ja mam pistolety naprawcze? Naprawcze. Gracz jankowy. Tu jest narzędzia naprawcze. Dawaj. To wywalę ci tu. Wywalę tam i narzędzia naprawcze. Ale kurde, nie mam nic surowców. Dobra, brama jeszcze. Jeszcze stoi, jeszcze wytrzymuje. Fajnie, że te wieżyczki walą ponad. Że nawet walą ponad piankę. Udało się, wytrzymało. Chyba będzie można... Czemu mi się wydawało, że można upgrade'ować te bramy? Dobra. Pierwsze jedno narzędzie do naprawy poszło. Nawet nie naprawiłem całego. Dobra, jeszcze jedno narzędzie. Pyk, trochę tutaj odzyskamy, dostaniemy trochę lumenków. To tu mamy podwaja tworzenie ulepszeń przymiotów broni narzędzi, to nie. Dobra, no, to powiadomienie o różnego rodzaju przymiotach się przyda. Aha, dobra, to nie pokazuje ciekawego. Ten pistolet, że pistolet natrafczy potrafi schłodzić lawę, i to byśmy jeszcze przetestowali. I tak naprawdę skończyli już na dzisiaj, więc niech się ta technologia opracowuje. A ja lecę znaleźć troszeczkę lawy i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, mamy tutaj lawę. Weźmy sobie ten pistolet naprawczy. Faktycznie. Że on pozwala schłodzić lawę. Tylko nie wiem, czy to nie jest zbyt kosztowne, bo widzicie, no, to jest takie, można powiedzieć, na chwilę tylko. Bo może to i chłodzi lawę. Ale co nie zmienia, że ta lawa i tak się tutaj wydostaje. O matko święto, to aż miało taki rozmiar. Dobra, spróbujmy ją tutaj chociaż chwilowo zatrzymać, powolnić. Ona i tak się przeżera, powoli się przeżera. Matko święto. Ale zawsze to pozwoli na spokojne wydobycie minerałów i szybką ucieczkę. Tutaj chyba jeszcze zostało coś. Szybką ucieczkę. Ja pierdzi, ale to teraz ma zasięg. Gigantyczne lawowe jezioro zrobiliśmy tutaj. No może to ograniczy spawn przeciwników. No ja pierdzielę.
No, ładnie to zrobili, ładnie to, ciekawie to wymyślili. Jeszcze sobie zróbmy eksperyment. To się powoli przeżera. No, narzędzie i przydatne, i nieprzydatne z równocześnie. Masakra. Chyba jednak wolę z pistoletem piankowym się tutaj poruszać, bo pistolet piankowy... To może zawsze użyć tego następnie pistoletu piankowego. Jako w korelacji. To było ciekawe. O, jak nie wiecie, co to jest, to takie bipczenie teraz. O, to co jest teraz dookoła głównego bohatera, taka aura. Jest to aura, która wskazuje, gdzie są przedmioty. Jest to troszeczkę zmienione. Wcześniej to się pokazywało na minimapie. Teraz są takie pipczenia. Jak jesteście niedaleko gdzieś czegoś, co jest coś fajnego, to właśnie tak zaczyna pipczyć. No, fajnie ta gra jest, się rozwija. W fajnym kierunku. Bardzo mi się to podoba. Raczej podoba mi się ta gra taka, przynajmniej jak dla mnie. Wziąć, odpalić raz na... pół roku. Co to jest? Podwaja szybkość odkrywania nowych technologii, tak. Teraz na pół roku odpalić, zobaczyć co nowego, trochę popykać. Dla mnie to nie jest tytuł, który mógłbym grać na przykład, nie wiem, dziennie, przez miesiąc. Przynajmniej mi się ten tytuł nie wkręcił. Wiem, że są na przykład osoby, które potrafią na przykład odpalić sobie Flappy Birda i napierdziać w tą grę, jakby kurczę jutro nie miałoby nie być. Więc tutaj też nie będę oceniał. Każdy gra tyle ile uważa i w to co lubi. Więc tutaj nie będę się nikogo nic czepiał. Aha, dobra. Ciekawe, że pistolet naprawczy tak długo trzyma, tak długo ten wytrzymał, aż dopiero puściłem przycisk. Dobra, ciekawe, ale to będzie na tyle. W dzisiejszym odcinku więc bardzo dziękuję za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy, dawania łapek w górę, żeby zmotywować mnie do dalszej pracy. Jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek. A i również zapraszam do mojego Discorda. Link w opisie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.